Cześć, witam wszystkich, Daniel z tej strony. Dzisiaj mam dla was Crown and Squall. Nie mam pojęcia, kto wymyśla nazwy tych broni, ale jest to bestia. Strzela cegłami, jedna z najmocniejszych broni w grze. Mimo wszystko rzuca tą bronią bardziej jak hemlockiem, dlatego nie uważam tej broni za najlepszą aktualnie broń w grze pod kątem wszechstronności, ale mimo wszystko jak nią strzelasz i trafiasz, nie masz pojęcia, dzieci przeciwnicy uciekają. Normalnie oni nie uciekają do gułagu, oni uciekają do gułagu jeszcze w Verdańsku. Tam się znajdują po tym, jak ta broń ich zmiecie. Więc tutaj macie suwaki do celownika. Oczywiście celownik zależy od waszego gustu. Ten celownik jest moim zdaniem najlepszy, bo ma najlepszy jakby kontrolę odrzutu. Jeżeli chodzi o lufę, oczywiście suwaki wyglądają w ten sposób. Pamiętajcie, że suwaki macie też z tej strony tutaj. Jeżeli chodzi o suwaki do chwytu pod lufą, wygląda to w ten sposób. Oczywiście możecie sobie pozbudować i nie mamy żadnych suwaków do magazynka. Jeżeli gracie na solówkach, możecie zmniejszyć magazynek jak najbardziej na 30. Będziecie mieli szybszy czas przeładowania, będziecie mieli szybszego ADS-a, lepszą mobilność, ale jak gracie na dwójkach, trójkach, czwórkach, no to już wtedy warto mieć tą broń na 50 kulach w magazynku. Jeżeli chodzi o drugą broń, którą grałem jeszcze w tym meczu, jest to oczywiście MP7, czyli VL46, suwaki do lasera wyglądają w ten sposób. Jeżeli chodzi o suwaki do tłumika, wygląda to w ten sposób. Suwaki do kolby wyglądają w ten sposób. Suwaki do chwytu jakby tylnego rękojeści wyglądają w ten sposób. No i oczywiście 50 kul w magazynku akurat tutaj jak najbardziej polecam. Więc miłego oglądania, zostawcie tą łapeczkę w górę na końcu. Robię też małe wyjaśnienie poszczególnej akcji, dlaczego podjąłem tą decyzję, dlaczego nie inną, wyjaśniając jak wygrałem tą grę, jak doprowadziłem do tego endgame'u, a raczej jak doprowadziłem ten endgame do zwycięstwa. Więc miłego oglądania. Ale rzuciło tym koronerem. Oh shit. Dostał flashem, powinien się schować. Ronaldo. Kurde. Ronaldo, twoje kewy mi się przydadzą. On nie chce się wyrąbać. Oh shit. Oh shit. Oh shit, ja nie żyję. Ale unlucky timing, stary. Ty, jak Filip z konopi się tu ten woleć tego. Patrzcie, jakbym strzelał w jednego, to bym zginął od drugiego. Jakbym strzelał do drugiego, bym zginął od tamtego. I to była sytuacja bez wyjścia już. Przepraszam? O, idealnie na krawędzi. Ty jesteś, Jimmy, tu, ale... pewnie się przemieścisz gdzieś dalej. Widzę cię. Fuck. No. Kurde, gościu, wkurzasz mnie. Czemu oni wszyscy uciekają? I like it. Co tam da raz? Siemanko wszystkim, dodali już rankiedy? A nie, to już się pytałeś. Rankiedy dopiero w środę o 18:00. Oh my goodness, I like this. Czy wyjdą? Nie wiem. Czy będą... czy serwery będą dobre? Nie wiem. Z tego co wiem, co się dowiedziałem, słuchając innych osób, które mają wtyki, to serwery to jest ich priorytet. A jak dobrze wiemy, ich priorytetem zawsze było robienie skinów. O kurde, zobaczymy, czego spróbujemy. Okej, leży. I am sorry. Ale fajnie, że mi auto przyniósł. I złotą maskę. W porządku jesteś. Oh shit. Dobra, musimy to spalić. Jesteś tam, okej. To chciałem wiedzieć. Podchodzimy tu. Ducha masz? Ogarnięty był. Przynajmniej bardziej niż reszta. Zostawimy to ci tu. Jeszcze miałem z tyłu, nie? Ludzi.
Czego on nie wie? Najprawdopodobniej. O, shit. To nie był on. On jest tam. O, fuck. Snajper zai. Niedobrze. Bo ja teraz mam... O, fuck. I zabrał mi auto. Powinien zmienić... Fuck, nie. Aj, niedobrze. I like this. Not this. This. O nie! Cała amunicja mi wyleciała. Czemu mi amunicja wyleciała? Czemu to gra? Fuck. Chciałem podnieść maskę, ale ta maska była... Wiecie co? Ja chyba wolałem, jak były plecaki. Ja pierogi. Czemu... Niech. Wolałem, jak były plecaki. Nie było tego syfu, że... Że się lód na siebie nakładał i nie mogłeś podnieść. O, shit. A pytanie za 100 punktów, czy ty tu jesteś? No to kurde, ci powiem, że nie jest najciekawiej teraz. O. Ty jesteś tam, to już wiemy. Wiesz co? Ja chyba wezmę. Nie będę z butaje. Bieg. Fuck me. Sideways. O nie, ja nie mam ammo ani w tym, ani w tym. Dawaj ammo. Dawaj ammo, Jimmy. Mogę to wziąć. Dobra. O, mam jeden pocisk jeszcze. Chcę sprawdzić, czy kogoś nie ma tutaj z lewej strony mojej. Za lewą mam czystą. Tam jest jeden. O, tu jest jeden, który dopiero skorsuje dwóch. Oni się biją... Trzech? I czemu wy się nie bijecie między sobą? Nikogo u mnie nie ma. Co jest grane? Cztery osoby tu są. Ja chcę na dach wyjść. Plasz mi plecy? Okej. Okay. Fuck, niedobrze. Powinienem zdążyć. Nice. Okej, okay, mam dobrą pozycję. Kurde, mojego fraga zabra... Wow! Nie, nie wchodzę tam. Nie wiedziałem, że są dwie drabiny.
Oh shit! Jestem snajperką. Dobra. GG's. Crownen Squall. Fajna broń. Mocna broń. Jak opanujesz recoil i nauczysz się recoila... Rzuca tym mocniej niż hemlockiem, ale... Taka jedna mała sugestia dla ludzi, którzy... Omówimy gameplay, co? Patrzcie. Póki... Taka mała sugestia dla was. Jak widzieliście, że miałem tą pozycję, nie? Jak widzieliście, że miałem... Ile sekund? 50, okej. Okay. Zobaczę. I widzieliście, że miałem tą górną pozycję. To ja sobie przekalkulowałem parę rzeczy. O. Jak on był na dole, ja sobie przekalkulowałem parę rzeczy. Po pierwsze, mam oszczał moździerzowy. Po drugie, mam złotą maskę. Po trzecie, mam dwa razy samą reanimację. Więc nie było dla mnie sensu bawić się w wczesne rotowanie, bo on by mógł cały czas patrzeć. Więc odrobina pecha, on by mógł mnie zabić, nie? Dlatego wystarczyło przeczekać. Nawet gdyby miał złotą maskę, przez to, że ja mam na przykład dwie samo reanimacje i mam ostrzał moździerzowy i mam smoki i tak dalej, mógłbym wtedy zmienić decyzję, to przez to, że miałem złotą maskę, ja po prostu sobie wyczekałem. A on nie miał maski w ogóle, więc zaczął się dławić i musiał wyjść. No nie miał opcji. Puścił dwa baitowe smoki, bo on próbował mnie zbaitować, czyli próbował mnie zmylić, puścił dwa smoki do lewej, ale ja słyszałem, że się krztusi do prawej. Wiedziałem, że on nie przebiega, on czeka. No i w tym momencie, wiesz, zamiast stać na krawędzi cały czas, to ja sobie stałem, wiesz, krawędź tego, bo jakbym stał na krawędzi, patrzyłbym w tą lewą stronę, on by z tej prawej spikował, by mógł mnie zmiażyć praktycznie pół sekundy, bo tak jest TTK, nie? Więc pamiętajcie, jeżeli macie ekwipunek, grajcie spokojnie, nie, wiesz, nie raszujcie tam, żeby do strefy, grajcie z maską. Jakbym to zrobił, gdybym był nim? Gdybym był w tej sytuacji, co on? Jakbym był na jego miejscu, wiem, co bym zrobił. Wiecie, co bym zrobił? Co wy możecie zrobić? Rzuciłbym smoka, ale do góry na niego. Bo w momencie, kiedy ja rzucam smoka do góry na niego, zmuszam go do dwóch rzeczy. Albo musi patrzeć i pingować wszystko, a nie tylko miejsce, gdzie jest smok, bo wiecie, że na razie, dopóki nie wyłączą live marków tych czerwonych w smoku, w dymie, no to jeszcze możesz sobie kogoś zmarkować w dymie, nie? A w środę ponoć tego nie będzie już. Więc ja bym rzucił prosto na niego, po to, żeby mu zasłonić wszystko. Bo jeżeli rzucę tylko smoka do miejsca, gdzie ja chcę biec, to on wie, że ja muszę biec w tym polu, gdzie jest dym. Nie? Więc to bym próbował rzucić dwa smoki do niego, jeżeli bym miał. I wtedy bym zaczął rotować i wtedy bym wybiegł na open i starał się pingować jego. Jego bym próbować znaleźć w tych smokach. Jeżeli bym go znalazł, no to strzelam. Jeżeli nie, to rzucam jeszcze smoki na siebie. W zależności od tego oczywiście, jaki mam ekwipunek. Ale pamiętajcie, już wam nieraz pokazałem.